witam Was na Izbie Otrzeźwień, a w dzisiejszym odcinku stestujemy wreszcie piwo z kanadyjskiego browaru Brasserie Dunham, które to zakupiłem na lubelskich targach piw rzemieślniczych. Chciałem sobie stestować to piwko na spokojnie w domu, nie tam na szybko na festiwalu, więc zakupiłem sobie puszeczkę. I jest to piwo Cyclop IPA. Proszę bardzo. Co możemy przeczytać na puszce? 5,7% alkoholu, 60 IBU. Puszka 473 ml. Czy skład tutaj mamy? Niestety nie mamy składu. I nigdzie tu nie widzę. Puszka jest po prostu obłędna. Tutaj mamy takie oko, jak widzicie. Z drugiej strony takiego ptaka z sercem i koroną. I właśnie jeszcze jest tu dopisane, że piwo zostało uważone w Quebec w Kanadzie. Także puszka obłędna. Otwieramy piwko i testujemy. Pozwoliłem sobie otworzyć puszkę w kuchni, bo wiecie, jak to bywa czasem po podróży. Coś może się zgazować i nie chciałem, żeby po prostu zalało stół, więc stwierdziłem, że otworzę je w kuchni, ale na szczęście bez problemu się otworzyła, nie było żadnego gushingu. A więc patrzymy, co mamy w zapachu z puszki. O, zapach, powiem Wam, owocowy, bardzo owocowy, obłędny. Po prostu owoce w typie ananasa, w typie leciutkiego takiego grejpfruta, mango, właśnie takie tropiki, może leciutkie pomarańcze. I właściwie tutaj aromat owocowy dominuje wszystko. Zaraz zobaczymy, jak tu będzie w szkle się spisywało to piwo. Piana, jak widzimy, średnio obfita, średnio i grubo pęcherzykowa. Barwa taka, bym powiedział, słomkowa, mętna, owocowa. Przywodzi mi na myśl taki sok owocowy, takie trochę może smoothie nawet bym się pokusił, więc piwo jest mętne, jest takie soczyste, owocowe właśnie, taka barwa bardzo kusząca, bym powiedział. Zobaczymy, jak w zapachu. O kurde. Coś niesamowitego, po prostu takie uderzenie owoców. Ananas na pierwszym planie, mango, pomarańcza, właśnie takie owoce egzotyczne, jakieś, bym powiedział, nawet litchi, coś tego typu. No aromat obłędny, po prostu czuję się, jakbym jakiś taki właśnie sok, multivitaminę wąchał. Coś pięknego, właśnie taki egzotyczny sok, właśnie taka egzotyczna multivitamina. Coś wspaniałego. I właściwie w aromacie tylko owoce, po prostu jest takie uderzenie owoców. Nie czuć tutaj jakiejś słodowości czy innych rzeczy. Piwo jest bardzo soczyste, bardzo takie owocowe. No, aż chcę spróbować. No i mamy zaskoczenie, bo goryczka jest i to nie jest mała, powiedziałbym, na poziomie takim średnim, ze wskazaniem na wyższy. Ale piwo jest gładziutkie, jest takie soczyste, jest takie owocowe właśnie. Chociaż już mniej jest tych owoców w smaku, a bardziej idzie to ku goryczce. Już w smaku mamy tutaj bardziej takie owoce typu mango, już nie czuć tego ananasa. To tak jak mówię, wszystko się pięknie komponuje. To piwo jest bardzo przyjemne w odbiorze. Jestem zaskoczony. Nie spodziewałem się, że efekt będzie aż tak pozytywny. Jak dla mnie, no, można powiedzieć sztos. Jeszcze może słowo o tej goryczce. Ona jest taka właśnie fajna, bo jest taka inna. Ona jest taka właśnie chmielowo-owocowa, taka może trochę grejpfrutowa, choć ja nie lubię grejpfruta, to tutaj mi to zupełnie nie przeszkadza, bo to jest takie zbalansowane. On nie jest na jakimś tam pierwszym planie, tylko on gdzieś jest tam schowany. Nawet smaku to bardzo go nie czułem. Dopiero po parunastu łykach tak właśnie przyszło mi na myśl, że ta
Goryczka jest taka właśnie w typie trochę grejpfruta, ale to mi tutaj zupełnie nie przeszkadza i to wszystko pięknie się komponuje tutaj. Dałem za to piwo chyba 15 zł za puszkę prawie półlitrową, 473 ml, i nie żałuję. To będzie piwo, które zapamiętam na pewno na długo. Bardzo dobre, bardzo udana IPA. Jest goryczka, są owoce. No, nic dodać, nic ująć. Po prostu się delektować tym piwem i szkoda, że właśnie tak rzadko pija się takie piwa, powiem tak, bo naprawdę to jest bardzo dobra ipka. Po prostu no wszystko mi w tym piwie tutaj pasuje. Nie ma żadnych tutaj nieprzyjemnych aromatów. Nie ma niczego, co by było jakimś minusem, naprawdę. Bardzo dobra ipka. Jestem aż zaskoczony, bo ja generalnie nie jestem fanem zagranicznych piw, a to piwo to po prostu kupiło mnie. Po prostu można powiedzieć, że pogubiłem laczki, jakie wypiłem, także jak najbardziej na plus. No i cóż, została mi jeszcze prawie cała puszka, więc będę się nim delektował powoli. Mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała. Jeżeli kiedyś zobaczycie coś z Dunham Brasserie albo gdzieś ten browar będzie na którymś festiwalu, to Cyclop IPA możecie brać w ciemno od razu. Najlepiej do domu, bo na festiwalach to nie jestem fanem picia takich dobrych piw. Wolę się delektować nimi w spokoju, więc to by było na tyle w tym odcinku. Żegnam się z Wami. Wasze zdrowie.